Cześć. Zdziwieni, że nie widzicie za mną basenu? No to zanim zaczniemy, muszę to wyjaśnić. W wielu odcinkach serii 3 najlepsze zobaczycie elementy treningu na lądzie dostosowane dla pływaków. Po pierwsze, trening lądowy może być świetnym sposobem na wzmocnienie cech, z którymi trening w wodzie średnio sobie radzi. Po drugie, musi to być trening dobrze zaplanowany, tak aby programy treningowe, ten siłowy i ten w wodzie, wzajemnie się wspierały, zamiast sobie przeszkadzać. Idąc dalej, pamiętajcie, że osiągnięcia na lądzie nie powinny przyćmić prawdziwego celu, czyli poprawy wyników w wodzie. Na siłowni możemy analizować problemy w podstawowych wzorcach ruchowych i wzmacniać słabe punkty. No i kolejna ważna kwestia, bezpieczeństwo. Zawodnicy i trenerzy muszą znać zasady bezpiecznego wykonywania ćwiczeń. No to wejdźmy do środka. Udając się na siłownię, musimy wybrać odpowiednie miejsce treningowe. Podążając za doświadczeniem, trafiliśmy do Centrum Rekreacyjno-Sportowego Gym El Toro w Sosnowcu, które zostało naszym partnerem w realizacji kolejnych odcinków. Dlaczego tutaj? Centrum Rekreacyjno-Sportowe Gym El Toro ma najbardziej kompleksową ofertę. Fit Complex oferuje 6000 m2 powierzchni, ponad 100 miejsc parkingowych, 350 szafek dla klubowiczów i 13 ton obciążeń. Tutaj nie czeka się na sprzęt. Siłownia posiada światowej klasy sprzęt. Dwie sale fitness, salkę bokserską, salę cross, salę MMA i 3 strefy cardio. Na terenie Gym El Toro znajduje się profesjonalna sala do treningów MMA z oktagonem oraz widownią, czyli ponad 500 m2 do treningu sztuk walki. Z profesjonalną kadrą znaną w całej Polsce, na przykład z walk Federacji KSW. Na terenie obiektu możecie skorzystać też z komory hiperbarycznej oraz usług fizjoterapeuty. Do tego klub przygotował specjalnie dla Was 5 pierwszych wejść gratis celem zapoznania się z wszystkimi możliwościami największego fit kompleksu w Zagłębiu. A w dzisiejszym odcinku 3 najlepsze ćwiczenia plajometryczne na mocne odbicie od ściany. Lecimy z tematem. Gumę przypinamy co najmniej metr nad naszą głową, na przykład do drążka. Stajemy przed gumą, łapiemy ją oburącz, mocno ją naciągając. Z pozycji półprzysiadu wykonujemy 6 podskoków w górę. W pozycji stojącej na podwyższeniu około 40-60 cm wykonujemy zeskok z mocnym wyskokiem w górę. Ważne, żeby kontakt z podłożem był jak najkrótszy i żeby kolana nie kierowały się do wewnątrz. Sztangę umieszczamy na plecach. Stopy trochę szerzej niż biodra, z palcami skierowanymi lekko do zewnątrz. Z pozycji półprzysiadu wykonujemy 6 dynamicznych wyskoków do góry. Kolana podczas półprzysiadu staramy się kierować na zewnątrz. Pamiętamy o mocno napiętym brzuchu. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to kliknijcie kciuk w górę i zostawcie komentarz. Nie zapomnijcie również o zasubskrybowaniu naszego kanału. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.